Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ćwierć Nuta na czwórce. W ostatnim filmie graliśmy na bum bum rurkach, które możecie własnoręcznie oczywiście zrobić w domu z papierowych tutek. Dzisiaj chcę Wam przenieść dźwięki z bum bum rurek, wykorzystując butelki. Okazuje się, że butelki są bardzo dobrym instrumentem, na których również można wygrać melodię. Ja pozwoliłam sobie do każdej z cieczy dodać farbki plakatowe po to, aby zobrazować Wam dźwięki w takich samych barwach jak bum bum rurki. W butelkach, gdzie cieczy jest najmniej, dźwięk jest niższy. Zwróćcie uwagę. W butelce, gdzie cieczy jest lekko więcej, dźwięk jest wyższy. Gdzie jeszcze więcej? Będzie jeszcze wyższy. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, starałam się, aby dźwięki, które będziemy wydobywać poprzez dmuchanie w butelkę, odpowiadały dźwiękom między innymi na pianinie. Sprawdźmy. Tu mam przygotowaną gamę C-dur, czyli C, D, E, F, G, A, H, C. Dlatego pierwsza i ostatnia butelka jest w kolorze czerwonym. Czyli do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wybierzmy jeden z dźwięków i sprawdźmy, czy faktycznie wydobywamy taki dźwięk, jak jest na pianinie. Dźwięk E. Dźwięk G, czyli sol. Kolejny dźwięk H, czyli si. Bawiąc się takimi buteleczkami, również ćwiczymy nasz oddech, wydobywanie powietrza, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe, bo im dźwięk jest niższy, tym jest go trudniej wydobyć. I co? Spróbujmy coś zagrać. Najłatwiejszą piosenkę, jaką znamy i śpiewamy od najmłodszych lat w dzieciństwie, czyli to jest W lasu kotek na płotek. Spróbujmy chociaż początek. Zapraszam. Odcinka zapraszam Was do wspólnej zabawy. Ja zagram na butelkach kawałki trzech piosenek, a Wy spróbujcie odgadnąć, jakie są ich tytuły. Odpowiedzi napiszcie w komentarzu. Thank you.
serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na następnej ćwierćnucie na czwórce. Do zobaczenia.